Minął już tydzień od zatrzymania pociągu. Pluton przeniknął do Paryża, aby wspomóc ruch oporu. Rousseau i Crowley mają plan sabotażu okupanta. A to jest uderzenie w serce wroga. Korzystając z przechwyconych dokumentów, wcielimy się z Rousseau w urzędników celem infiltracji garnizonu. Tędy, panowie. Tym garnizonem dowodzi SS und Polizeiführer Heinrich. Nie mógł dopaść mnie, więc dorwał rodziców. Mojego męża. A w końcu synka. W nocy udowodnimy, że ofiary i cała nasza walka nie były próżne. W nocy odzyskamy miasto. Garnizon. Nasz kontakt dostarczy ładunki wybuchowe. Kiedy wysadzimy wrota, to będzie sygnał do ataku. Liczymy na was. Dobra, chłopcy. Do dzieła. Szwaby tego łatwo nie oddadzą. Przeżyliśmy wybryki Pearsona, przeżyjemy i to. Walczyłem z nim pod Kasserin. Mógłby uczyć odwagi. To nie potrwa długo, mes amis. Ale najpierw wkroczymy do Leża Wilków. Do zobaczenia. Ostatni posterunek. Nazistowskie świnie. No już jedziemy. Wkrótce ten koszmar dobiegnie końca. Jeśli cię zatrzymają, to twoja przykrywka musi być nieskazitelna. Podsumujmy jeszcze raz. Jesteś Gerda Schneider, urzędniczka z ramienia wojska. Przysłał cię tu Herr Spiegel z Abwehry, abyś zorganizowała dla Heinricha bezpieczną ucieczkę z Paryża. Wykorzystaj chwilę na przejrzenie szczegółów. To nasza jedyna szansa. Zwerbowanie naszego tajnego kooperanta miało olbrzymią cenę. Musisz go odnaleźć i wymienić z nim walizki. Miejmy nadzieję, że zdobył materiały wybuchowe do wysadzenia bramy. Za bardzo się pan martwi, majorze. Taką mam pracę. Spotkamy się naprzeciwko garnizonu po tym, jak wykonacie zadanie. Kto cię przysłał? Herr Spiegel. Dobrze. Cokolwiek by się nie działo, nie możesz stracić walizki nawet na chwilę. Przeszłam długą drogę. Doprowadzę ją do końca. Guten Abend. Papiere, bitte. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Pamiętaj, twój kontakt nazywa się Fischer. Będzie ubrany w szary mundur oficerski. Pamiętasz hasło? Poemat Verlaina. Powodzenia. Ausbildung. Finden Sie mir ein gutes Hotel im Freiland. Es gibt eins, die Straße entlang. Oder auf die Tür. Sie
ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Die Franzosen, die dort arbeiten, wissen, was sie gehört. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Nein, noch nicht. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Wir müssen so ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Hast du sie schon mal gesehen? Ich sage, was man will, aber ich vermisse die Heimat. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Im letzten Brief stand, er wäre in Russland. Die Russen sind zäher als gedacht. Aber ich glaube ganz fest, dass mein Klaus zu mir zurückkommt. Aber sicher doch. Verschwinden Sie! Das geht Sie nichts an! Sassafü. Mais qu'est-ce que... Restez cachés. La résistance sera bientôt là. Vos camarades sont en chemin. Vive la résistance! Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Was wollen Sie? Wollen wir nicht mal beim Essen darüber sprechen?
Weißt du, was sie hier will? Das Treppenhaus ist nur für autorisiertes Personal. Hast du sie schon mal gesehen? Tut mir leid, Fräulein. Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist verboten. Sie können die Hintertreppe nicht schalten, werden sich Ihre Anhänger in die Schatten bringen. Was soll neu sein? Bewegung! Gefangene entflohen! Wir müssen sofort in den Keller! Durchsucht alle Räume! Ja, Sir! Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte hier entlang, Fräulein. Musimy działać szybko. Jest pan gotowy dokonać wymiany? Nie, pani się pośpieszyła, a ja spóźniam się na spotkanie. Materiały będę miał w identycznej walizce co pani. Wymienimy się w pokoju narad. Pan pierwszy. Nie, obserwują mnie. Proszę skorzystać z przykrywki i dostać się do biura Heinricha na drugim piętrze. Dalej przekradnie się pani przez północne skrzydło i ominie posterunki. Nie powinni widzieć nas razem. Proszę iść, spotkamy się w pokoju narad. Guten Abend. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten. Er kommt gleich zurück. Ich habe sie noch nie gesehen.
Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe von Ihrem Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher. Vielen Dank. Danken mir Sie noch nicht, Fräulein Schneider. No dobrze, pani pozwoli. Może podszlifujemy nieco język wroga. Jak zapewne pani wie, praktyka czyni mistrza. Proszę. Proszę spocząć. Siadajcie. Tak więc, Herr Gruber wysłał panią, aby zabezpieczyć moją ewakuację. Miłe wyróżnienie. Tak. Herr Gruber chciałby wrócił pan do Berlina. Doprawdy, Fräulein Schneider? A myślałem, że wysłał panią Herr Spiegel, moja droga. No cóż, jedyną stałą jest zmiana. Możemy się tylko dostosować. Jak pochmurno pani wygląda. Napijmy się. Za mój powrót do ojczyzny. Francuzi nie zasługują na nas. Ale mój Boże, będzie mi brakować ich kuchni. Weźmy takiego trznadla ortolana. Wyłupują ptaszkowi oczy, tygodniami go tuczą. A potem topią go żywcem w koniaku. To genialne. Nie wiem, za czym będę bardziej tęsknił. Za słodkim smakiem mięsa. Czy widokiem, jak miota się w agonii. Jednak jednego jestem pewien. Tak. Widok twojego syna, jak miotał się pod moim butem. Oto moje najwspanialsze wspomnienie. Russo! To za moich bliskich. To... za mojego syna! A to za mnie! Vive la résistance! Avez-vous vu s'il porte des armes? Die gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung.
Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Das ist doch was soll die Aufregung? Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor. Wer ist es? Keine Ahnung. Da sind eine Menge Leute. Fräulein, dieser Bereich ist gesperrt. Gehen Sie. Wir rücken in der nächsten Stunde aus. Sehr gut. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Die Tasche wurde unten überprüft. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah! Zawsze na czas. Co się stało? Ogłosili alarm, ruch jak w ulu. Złapali naszego szpicla. Dokonaliście wymiany? Tak, mam ładunki. Nasza misja trwa. Leć i podłóż ładunki. Ja ukryję gdzieś szkoła. Muszę być cicho. Musimy dostać się do północnej bramy i podłożyć ładunki! Czas! Zbliżają się! Szybko do bramy! Teraz dołączę do pisma.
Dziękuję. Będę tu, jeśli wpadniesz w kłopoty. Potrzebowała pomocy! Dobra robota! Chodźmy do południowej bramy podłożyć ostatni ładunek! Daniels. Coś poszło nie tak. Powinniśmy wkroczyć. Wstrzymajcie ogień, dopóki bramy zamknięte. Szykuj się. Dobra, oto i nasz sygnał. Walić ty! Idziemy, chłopaki. Nie zajmą Garnisonu bez naszej pomocy. Bierzmy się, Szwaby nie poddadzą się bez walki. Idziemy naprzód!
Naprzód! Odeprzyj się im! Nie wstawaj! Potrzebuję amunicji, poruczniku! Niech mi ktoś pomoże! Sierżancie, wskaż wrogów! Crowley! Garnizon prawie czysty. To jeszcze nie koniec. Niemcy wkrótce przypuszczą się zdrowa. Musimy się przygotować. Musimy go rozwalić! Sie werden bald angreifen. Proszę, weź to. Rousseau, wrzuć tam dymny! Oczyszczamy hol i zabezpieczamy obiekt! Zbliżamy się 8 km wroga. Dobra, zrób to! Zusman, właśnie na górę i zabezpieczcie piętro! My zajmiemy się parterem! Ah!
ty! Tu załóżmy gniazdo obrony! Niemcy niedługo tu będą. Stąd najlepiej się będzie bronić. Jak się zbliżą, poczęstuj ich mołotowami. Całe miasto rzuciło granat! Się do walki. Może się uda! Zasłona dymna na ulicy! Idą na nas! Daniel, celuj w kierowcę! Reszta czekajcie, aż będą w zasięgu! Niezły strzał! KM-y, otworzyć ogień! Zmieć ich z mostu! Rzucam granat! Rzucam granat! Idzie od czoła! Rozwalić miotacz ognia! Snajperzy w budynku na drugim brzegu! Podchodzą za blisko! Idą od czoła! Rzucaj mołotowy! Wozy pancerne jadą przez most! Rozwalcie tę wieżyczkę! Użyj koktajli Mołotowa! Rzucam granat! Daniel, mam dla ciebie apteczkę! Przydałaby się pomoc!
Więcej nie uniesiesz, koleżko! Nadjeżdża transporter! Daniel, złap pan ten Shreka i zniszcz ten transporter! Udało się, Red! Wracajmy do reszty! Pierwszorzędna robota, chłopaki. Pierwszorzędna. Udało się. Siły de Gaulle'a wkraczają do miasta. Zdaje się, że w końcu zasłużyliśmy na szampana i kawior. Hej, Daniels, wciąż widzisz, że obskoczył nas lalu niechętny na randkę? Przykro mi, stary, gadałem tak, żeby podbudować morale. Teraz mi to mówi. Miasto świateł. Wreszcie. Jest co świętować, co nie, Crowley? Nie ma odwrotu. Francja odzyskała Paryż. Ale to jeszcze nie koniec. Wojna ciągle trwa. Odpuść Pearson, daj im się cieszyć. Od tego mają Turnera. Zdobycie garnizonu i wyzwalanie Paryża. Nigdy tego nie zapomnę. Cholera. Chyba nawet Pearson się uśmiechnął. A teraz podążamy za ciosem, prosto do Renu.